W wyniku silnych starań otrzymaliśmy decyzję z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki o otrzymaniu dotacji celowej na termomodernizację naszego budynku na Mikołajczyka 5. Jest to zadanie, które już dawno mieliśmy zaplanowane do realizacji, ale ponieważ całe zadanie wycenione jest na około 10 milionów, wiadomo było, że bez pozyskania środków zewnętrznych nie mogliśmy tego realizować. Wydział Mechaniczny bardzo dużo swoich środków już przekazał na poprawę estetyki wnętrza tego budynku, ale niestety na realizację inwestycji, która miała za zadanie termomodernizację tego budynku, zabrakło nam własnych środków. Dostaliśmy dotację blisko 5-milionową. Mamy ją podzieloną na dwie raty. 2800 otrzymamy w tym roku i mamy ją skonsumować do 31 grudnia, a pozostałą część w 2017 roku. Bardzo mi jest miło, że mogę zakomunikować, iż w szczupłym, zdecydowanie zbyt szczupłym budżecie ministerstwa znalazłem blisko 5 milionów na termomodernizację pierwszego kampusu Politechniki. Niedawno miałem przyjemność gościć w nowym kampusie. Jestem pełen uznania nie tylko dla rozmachu inwestycyjnego, ale przede wszystkim dla osiągnięć dydaktycznych i naukowych. Życzyłbym sobie, żeby każda uczelnia techniczna w Polsce rozwijała się tak dobrze jak Politechnika Opolska. Kadra, elita Politechniki Opolskiej dzisiaj jest obecna w najważniejszych gremiach decyzyjnych w Warszawie. Środki, które otrzymaliśmy w kwocie prawie 5 milionów plus nasz 20% udział, zostaną przeznaczone na termomodernizację kompleksu, bo to w zasadzie budynek z pewnymi takimi przyległościami, pierwszego kampusu przy ulicy Mikołajczyka. Kompleks zbudowany w 1975 roku wymaga już tej pomocy. Utrzymywany był poprzez różne remonty w dobrym stanie, natomiast to, co najważniejsze, termomodernizacja, to moment, który będziemy realizować przez najbliższe dwa lata, rozpoczynając już teraz pracę, realizując przede wszystkim wymianę elewacji, wymianę instalacji wodnych, cieplnych, elektrycznych. No to wszystko, co się składa na to, żeby pozostało jak najwięcej ciepła i byłoby ono jak najlepiej wykorzystane właśnie wewnątrz tego budynku. Politechnika Opolska.